Z nami trener Janusz Kuboń po zremisowanym meczu Okocimski Brzesko Tarnowia Tarnów. Trenerze, nie ukrywam, że postraszyliście lidera. Cieszę się, że udało się wywieźć stąd jeden punkt, bo do tej pory, co patrzyłem, Okocimski miał komplet zwycięstw, a myśmy mieli raczej odwrotnie do 8 kolejki. Natomiast teraz coś ruszyło. Mogliśmy ten mecz w sumie wygrać, ale no, rzut karny, nie wiem, czy był, czy nie był. Z mojej perspektywy się wydawało, że faul nastąpił przed polem karnym, ale nie mnie to oceniać. Sędzia podjął taką decyzję, trudno. Na pewno muszę pochwalić moich chłopaków za walkę, zwłaszcza za pierwszą połowę, gdzie realizowali to, co mieliśmy robić dokładnie. No, w drugiej połowie może trochę sił brakło, zresztą Okocimski, dobra drużyna wybiegana. Z tego, co pamiętam, podobno 17 meczy bez porażki. Więc jestem zadowolony. Oczywiście niedosyt zawsze pozostaje, jak się w końcówce traci bramkę na remis, no nie? A tak ogólnie muszę pochwalić drużynę, zwłaszcza, że to jest bardzo młody zespół. Chłopaki z 2-7, 2-6, 2-8. Dobrze, że mamy jednego doświadczonego zawodnika, Wojtka Gutwę, który jest ciut starszy, bo tak to w średnią wieku mielibyśmy poniżej 20 lat. To tyle, co mogę powiedzieć na ten temat. No, walki było dużo. Nikt nie odpuszczał. Dobry mecz. Uważam. Trenerze, właśnie trener wspomniał o młodym składzie, jakby przygotowując się do materiałów, w ogóle do ligi. Zawsze śledzi się wszystkich przeciwników. W Tarnowi doszło do takiego małego trzęsienia ziemi właśnie. Poszliście w tym kierunku młodości i do dzisiaj to tak jak trener chwali swoich chłopaków, to z mojej perspektywy też to fajnie bardzo wyglądało i też ich należy pochwalić, że kiedyś to będzie pewnie procentowało. No na pewno ci chłopcy to są głównie juniorzy. Jest 4-5 zawodników juniora młodszego, 2008 rocznik. I oni pokazują, że warto na nich stawiać i warto szkolić własną młodzież, tylko żeby nie uciekała do innych klubów. Pochwalę się, to są wszystko moi wychowankowie z czasu trampkarza, przeszli do juniora. No i spotkaliśmy się znowu, rocznik 2008 oddałem rok temu i spotkaliśmy się teraz w seniorach. Ten, który grał na środku pomocy z numerem 17, Mateusz Słowik, to jest 2008 rocznik i to jeszcze końcówka roku. Stoper 2007 rocznik, 2008 rocznik lewy pomocnik. Zmienił go z 2008 rocznika Krystian Stefański, więc jest na co stawiać, tylko właśnie o to chodzi, żeby ich utrzymać w klubie. Na razie widać, że strasznie im zależy na grze w seniorach i wola walki u nich jest bardzo duża. To jest ten plus. Ja co prawda z nimi pracuję dopiero od 2,5 tygodnia, ale widzę, że fajnie mi się z nimi treningi prowadzi, ponieważ nie trzeba ich do niczego zmuszać, jak się im coś jakiekolwiek ćwiczenia, jakie robimy, robią to z pełnym zaangażowaniem. Niekiedy nawet kości czeszczą, jak walczą o piłkę, ale na tym to polega. Natomiast mówię, no, warto w nich stawiać. Trenerze, dla trenera powrotu na Okocimską 34 takie sentymentalne. Ostatni raz trener w roli szkoleniowca Okocimskiego było to 22 lata temu. Wówczas czwartoligowy zespół Okocimskiego. Jak trener podchodził do tego spotkania? Znaczy, no, podchodziłem tak jak do każdego meczu ligowego. No, może z większym zaangażowaniem i troską, bo przyjeżdżaliśmy do lidera. Fajnie było tu przyjechać na, jak to się mówi, na stare śmieci. No, 22 lata mnie tu nie było jako trenera seniorów. Przyjeżdżałem z grupami młodzieżowymi, natomiast jako trener seniorów, no to 22 lata mnie tu nie było. Uważam, że Okocimski chyba mądrze robi, że stawia dużo na swoich chłopaków, bo to widzę, że wszystko wychowankowie chyba, nie? No w dużej mierze. 90 parę procent można powiedzieć. I powiem, że fajna drużyna się z nich robi, a plus jest tego typu, że no jeżeli wyszli stąd, to na pewno będą chcieli grać jak najlepiej dla Okocimskiego, nie? Także fajny ten. Fajny powrót. Dziękujemy trenerze i mam pozdrowić trenera od Jarka Święcha. To są roczniki, które gdzieś pod skrzydłami trenera te 20 parę lat temu grały tutaj i jeszcze tak naprawdę
grają gdzieś po ligach okręgowych. Znaczy, jak chodzi o Jarka Święcha, proszę go pozdrowić ode mnie też i proszę mu powiedzieć, że widziałem go w akcji niedawno. Grał w spółdzielce Grabno, przeciwko spółdzielce Grabno, strażaku Mokrzyska. No, troszkę go nie poznałem, ale jak wszedł na boisko, krzyknął parę razy ten głos. Tego głosu się nie zapomina. A to, no bo tam to Jarek jest parę kilo tam różnicy między tych. No. Dobrze, dziękujemy trenerze, dziękuję. Życzymy powodzenia. No. Proszę jeszcze raz Jarka pozdrowić. Dziękujemy. Poznałem go, byłem na trybunie, on mnie nie widział. No.